Bardzo potrzebujemy polityki migracyjnej, której obecnie w Polsce nie ma. Potrzebujemy wiedzieć, kogo chcemy w Polsce zatrudniać i takich osób po prostu szukać i im pozwalać zakładać rodziny, żyć i mieszkać w Polsce wraz z polityką integracyjną, tak, żeby nie tworzyły się żadne getta czy miejsca, gdzie te osoby będą żyły i mieszkały, ale także taką polityką, która sprawi, że nie będzie szczucia, nienawiści, hipokryzji, jak obecnie ze strony PiS-u wobec osób, które przybywają do Polski z różnych krajów Azji czy Afryki. Afera wizowa. 250 tysięcy wiz wydanych właśnie osobom z krajów afrykańskich i azjatyckich. Nie wiemy, ile z tych wiz zostało wydanych za łapówki. Nie wiemy, ile z tych, na tych wizach wjechało osób, które nigdy do Polski i dalej na Zachód trafić nie powinny. 30 tysięcy osób przeszło przez płot na granicy polsko-białoruskiej tylko w minionym roku, co wynika z raportu Straży Granicznej przedstawionego przez Gazetę Wyborczą. Rząd polski stracił kontrolę nad granicami i nad polityką migracyjną, której nigdy nie stworzył.